Podróże małe i duże. Jutro jedziemy do lasu. Zabieramy ze sobą plecaki, śpiwory, toporek. Gdzieś tu jeszcze schował się nóż myśliwski. Zabieramy też metalowe kubki, w którym będziemy gotowali, i zapałki. Tuż po południu dotarliśmy na miejsce. Pora była obiadowa, więc szybko upiekliśmy kiełbaski. Niewielkie ognisko zabezpieczyliśmy kamieniami. A teraz pokażę na modelu konstrukcję szałasu, jaką będziemy budowali. Pierwszym elementem jest element nośny, który oprzemy o jakieś drzewo. Z obu boków będziemy układać krótsze rzędzie, które będą nam dawać ściany szałasu. Następnie całą konstrukcję przykryjemy gałęziami jakiegoś drzewa iglastego, które tutaj gdzieś leży zwalone. Idziemy teraz szukać jakiegoś miejsca na nocleg. Jest tutaj bardzo dużo zwalonych drzew, z których można zbudować szałas. W końcu znaleźliśmy właściwe miejsce, a obok niego, niedaleko, płynął górski strumień. Zaczynamy konstruować szałas. Główny element konstrukcyjny był już na miejscu. A tak wygląda nasz szałas. Gotowy już na nocleg. W lesie szybko zrobiło się ciemno. Czekała nas chłodna noc. Po kolacji zapakowaliśmy się w ubraniu do śpiworów. O 7 rano dzieci jeszcze smacznie spały. Jesteśmy już spakowani. I zaraz wyruszamy w drogę. Plecaki gotowe. Opuszczamy nasz szałas. A teraz Kuba zademonstruje, jak powinno się ułożyć poprawnie śpiwór do pokropca. Świetnie, Kuba. Robi to wiele razy. Dokładnie tak. Śpiwór wkłada się do pokropca byle jak. Nie składa się go w kantkę, tylko się go wkłada byle jak, a potem się upycha i kompresuje worek. Płynącym obok strumieniu nabraliśmy wody na herbatę i kawę. Z czterech płaskich kamieni zbudowaliśmy kuchenkę turystyczną. W dużym metalowym kubku zagotowaliśmy wodę na herbatę.
gorący napój nas rozgrzał. I tak zakończyła się nasza pierwsza leśna wyprawa. Zapraszamy do subskrybowania kanału.